5 grudnia zakończyło się wielkie pakowanie w ramach 7. edycji akcji Paczka dla rodaka i bohatera na kresach Boże Narodzenie 2020. Partnerem głównym akcji po raz kolejny była Grupa Azoty Police. Szanowni Państwo, mobilizacja pełna, czasy nietypowe, zmieniają się bardzo szybko, zmieniają się decyzje o wprowadzaniu różnych sytuacji nadzwyczajnych, ale my jako Grupa Azoty potrafimy na to reagować, pokazaliśmy już dużo wcześniej, staramy się zawsze dopasować i zareagować w odpowiednim czasie, żeby wszystko grało. Więc jesteśmy dzisiaj i dzisiaj tutaj pracujemy i spakujemy paczki, żeby nasi rodacy wiedzieli, że o nich pamiętamy w czasie tych świąt. Przygotowanie paczek, które miało miejsce na terenie 5. Pułku Inżynieryjnego imienia generała Ignacego Prądzyńskiego w Szczecinie, rozpoczęło się w piątek 4 grudnia i miało potrwać do poniedziałku. Jednak w związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa zapadła decyzja o przyspieszeniu wyjazdu transportu o jeden dzień. Nie przypuszczaliśmy, że tak sprawnie uda nam się zapakować samochód, ponieważ pakowanie było przewidziane na kilka dni, czyli od piątku do poniedziałku. Ale ze względu na to, że pojawił się oficjalny komunikat litewski, że granica w poniedziałek będzie może nie zamknięta, ale każda osoba, która ją przekroczy, będzie musiała przejść 10-dniową kwarantannę. Więc z tego względu szybko podjęliśmy decyzję dzisiaj rano, że pakujemy dzisiaj wszystkie paczki. Akcja Paczka dla rodaka i bohatera na kresach jest wyrazem pamięci i wdzięczności dla rodaków, którzy pomimo trudów życia pielęgnują tradycje narodowe. Poprzez rozpowszechnianie mowy i utrwalanie historii od pokoleń zachowują polskość. Pamiętajmy o tym, że tam, gdzie są polskie serca, tam, gdzie po polsku się myśli i mówi, a tak przecież jest za naszymi wschodnimi granicami, tam też jest w jakiejś mierze Polska i my o tej wspólnocie nie możemy zapominać. Te wszystkie paczki to są takie małe cegiełki, które budują właśnie tę polską wspólnotę i tu w kraju, i tą za granicą, tak żeby była cały czas łączność. Myślę, że to jest rzecz nie do przecenienia. Przygotowano ponad 1200 kartonów z żywnością o długim terminie ważności, słodyczami, a także przyborami szkolnymi dla dzieci i prezentami dla rodaków mieszkających na Wileńszczyźnie. W akcję zaangażowali się żołnierze, strażacy, wolontariusze, darczyńcy i sponsorzy, wśród nich Grupa Azoty Police. Grupa Azoty Police pomaga nam, za co bardzo jesteśmy wdzięczni. Jest to pomoc tak naprawdę niezbędna, ponieważ COVID, sytuacja pandemii spowodowała, że wiadomo, wiele akcji zostało odwołanych albo przesuniętych. Mieliśmy zaplanowane wakacje dla dzieci, przesunęliśmy je na ferie na następny rok. I ta pomoc jest ważna, ponieważ te sponsorzy się wycofują, bądź po prostu nie mają tyle funduszy, ile by chcieli przekazać na pomoc, ale dzięki takiemu solidnemu partnerowi udaje nam się, tak jak widać, przygotować ponad 1200 paczek. Tir z darami, organizatorzy oraz wolontariusze wyruszyli w drogę 6 grudnia. Po przekroczeniu granicy paczki rozdysponowano na 3 pojazdy, by dary trafiły do polskich domów jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Pomoc trafi do naszych rodaków w miejscowościach na Litwie, Łotwie i Białorusi. Michał Tolko, student Uniwersytetu Szczecińskiego, został nowym ambasadorem marki Grupa Azoty Police. To już 4. edycja programu realizowanego w 4 największych spółkach chemicznych. W Puławach, Kędzierzynie Koźlu, Tarnowie i w Policach. Zwycięzca będzie reprezentował spółkę w roku akademickim 2020-2021. Spośród studentów, doktorantów uczelni wybieramy i szukamy osób, które będą chciały i mają determinację, wolę i chęć, aby prezentować w środowisku akademickim zalety Grupy Azoty, w tym poszczególnych zakładów, w środowisku akademickim referować i przedstawiać zalety naszych firm jako wiarygodnego pracodawcy, jak również przybliżać studentom różnych kierunków możliwości rozwojowe, jakie są w Grupie Azoty.
Jest to pod kątem realizowane naszych programów zmierzających do poszukiwania jak najlepszych pracowników w ramach procesów rekrutacji. Michał Tolko został wybrany spośród 13 kandydatów. Po raz pierwszy ambasadorem marki Grupy Azoty został student Uniwersytetu Szczecińskiego. Obecnie Michał Tolko pełni funkcję ambasadora akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Szczecińskiego oraz działa w samorządzie studenckim. Lubi sport i ma wiele pomysłów, jak dotrzeć do studentów, by wskazać im możliwości rozwojowe i zachęcić do pracy w polickiej spółce. Moje plany? Oczywiście w tym roku niektóre aktywności, jak na przykład zwiedzanie zakładów chemicznych Grupy Azoty, mogą być troszkę ograniczone, ale jest wiele innych pomysłów, które mam w głowie i mam na celu do zrealizowania. Oczywiście będę wykorzystywał tradycyjne metody porozumiewania się z uczniami, ze studentami, z potencjalnymi pracownikami Grupy Azoty. Organizacja webinarów, aktywna promocja Grupy Azoty na poszczególnych wydziałach, czy to poszczególnych uniwersytetach. Grupa Azoty Police jest największym pracodawcą na Pomorzu Zachodnim. By spokojnie patrzeć w przyszłość, potrzebuje aktywnych osób, studentów i absolwentów uczelni wyższych, którzy podejmą świadomy wybór, by swoją przyszłość związać z policką spółką. Dlatego jeszcze na etapie nauki mają możliwość odbywania praktyk, zwiedzania poszczególnych wydziałów i spotkań ze specjalistami. Ambasador marki łączy obydwa środowiska i przy okazji czerpie z tego korzyści w postaci comiesięcznego stypendium i wsparcia w realizacji własnych projektów naukowych. Tegoroczny bieg mikołajkowy ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną odbył się w formie wirtualnej. Była to już 8. edycja świątecznej zabawy biegowej, w którą każdego roku angażuje się Grupa Azoty Police, partner główny imprezy. Wspieramy finansowo, staramy się pomóc. Fajna impreza w tak trudnych czasach. Ktoś się podjął, trudna organizacja. My jako Grupa Azoty wspomagamy. Pokazujemy też, że jesteśmy i finansowo, jesteśmy i cieleśnie. Zapraszamy moje wnuczki kochane, żeby tutaj ze mną razem przeszły ten marsz mikołajkowy, nie? Tak. Tak jest. I dobrze, tak robimy. Szybciej niż ktokolwiek i będę dziadkiem biegł. Zawodnicy mieli dwie możliwości wzięcia udziału w imprezie. W dniach 5 i 6 grudnia mogli wystartować na trasie 5 lub 10-kilometrowej indywidualnie lub w małych grupach oraz między 5 a 20 grudnia pokonać wyznaczony odcinek w swoich miejscowościach. Każdego roku w Polickim Biegu Mikołajkowym biorą udział zawodnicy z całego regionu, między innymi z Myśliborza, Świnoujścia czy Gorzowa. Dawaj, dawaj, idziemy. Jedną z atrakcji mikołajkowej imprezy po raz pierwszy było Studio Live. Wśród zaproszonych gości znaleźli się zwycięzcy dotychczasowych edycji, ciekawe osobistości, autorzy najlepszych przebrań, a także sponsorzy i partnerzy. Studio odwiedzili m.in. przedstawiciele Grupy Azoty Police, partnera głównego imprezy, wiceprezesi zarządu Tomasz Panas i Mariusz Kądziołka. Naszym partnerem głównym jest, jak już od kilku edycji, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police, gdzie tak naprawdę no, wielka matka tutaj naszych tak, polickich ziemi, tak, największa firma, która nas wspiera. Za to serdecznie dziękujemy i tak naprawdę zapraszam też uczestników, jakoby tych pracowników, bo też mamy tak naprawdę u siebie mistrzostwa Polski Grupy Azoty Zakłady Chemiczne i przez to zauważyliśmy, że z roku na rok frekwencja pracowników rośnie i to naprawdę znacząco, to już to widać. Mimo trudności związanych z organizacją imprez biegowych w czasie pandemii, także tym razem udało się stworzyć świąteczny nastrój. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Biegam, bo lubię, Team Police. 5 grudnia w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji tenisiści czempiona Police podejmowali u siebie dwie drużyny z Koszalina. Mecze o mistrzostwo trzeciej ligi mężczyzn trwały do godziny 14. Do południa drużyna z Polic uległa minimalnie pierwszej drużynie Koszalinianin Koszalin. Mecz był bardzo wyrównany i zacięty, w konsekwencji zakończył się rezultatem 4-6 dla gości. W meczu popołudniowym z drugim składem drużyny z Koszalina i po roszadach w składzie gospodarzy z wynikiem 6-4 zwyciężyły Police.
W klubie mamy dwie drużyny w tej chwili. Jedna gra w drugiej lidze, jest na pierwszym miejscu w rozgrywkach. No i druga, która dzisiaj gra właśnie w trzeciej lidze. W pierwszej drużynie grającej w drugiej lidze mamy pięciu zawodników. Grupa Azoty, nawiasem mówiąc, mój macierzysty zakład, wspiera nas praktycznie od początku istnienia klubu. Rok w rok jesteśmy wspomagani przez Zakłady Chemiczne Police. Mam nadzieję, że będzie tak i w dalszych latach. Od dwóch sezonów z drużyną UKS Champion Police związany jest Szymon Milczarek, zdobywca medali mistrzostw województwa w kategorii juniorów i kadetów. Sezon na razie jest bardzo ciężki. Bardzo dużo jest drużyn równych i każdy mecz jest na wagę awansu do drugiej ligi. Oczywiście dziękujemy grupie Azoty, bo bardzo nam pomagają i mamy warunki do grania. I mamy sprzęty, mamy koszulki, mamy dresy i bardzo dużą rolę odgrywa. Uczniowski klub sportowy Champion Police powstał w 2004 roku. Zrzesza dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Od samego początku sponsorem głównym jest Grupa Azoty Police.